Dzień dobry, znajdujemy się na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Cmentarz ten jest miejscem pochówku wielu znakomitości, także właśnie ze świata sportu. Dlaczego o tym wspominam? Otóż stoimy właśnie przy grobie rodziny Lot. Rodzina Lotów. To rodzina, w której bardzo wielu członków było sportowcami, uprawiało sport. Uprawiali sport amatorski, ponieważ takowy jedynie był w okresie międzywojennym. Wśród rodziny Lotów warto wymienić bramkarza Jana Lota. Jan Lot urodził się w roku 1900. Był piłkarzem związanym z warszawskimi klubami Koroną oraz Polonią Warszawa. Właśnie z Polonią Warszawa osiągnął w pierwszym sezonie ligowym wicemistrzostwo Polski. To wicemistrzostwo zostało zauważone przez trenera, ówczesnego pierwszego trenera reprezentacji Imre Pozioniego. Został więc powołany na towarzyski mecz z Węgrami. Mecz ten miał być pierwszym w historii meczem polskiej reprezentacji. O jego organizację było niezwykle trudno. Natomiast Węgrzy byli jedną z reprezentacji dosyć silnych, mocnych. Jan Lot w tym meczu prezentował się naprawdę nieźle. Puścił tylko jedną bramkę w 18 minucie, gdzie z jej strzelcem okazał się debiutujący w tym meczu Jeno Szabo. Ciekawostką jest, że była to jego jedyna bramka i jedyny występ w tej reprezentacji Węgier. Natomiast obok tej bramki spisywał się praktycznie bez zarzutów. Wybronił bardzo wiele sytuacji, ponieważ nasza drużyna grała bardzo słabo. Sprokurowała dwa rzuty karne, które to rzuty karne zostały przez Jana Lota obronione. Jego niezwykła postawa nie umknęła międzynarodowej prasie. Pisano, że Lot jako bramkarz był wspaniały. Depesza z Budapesztu trafia na pierwszą stronę politycznego dziennika Rzeczpospolita. Sam Jan Lot żył krótko. Umiera w roku 1933 i zostaje pochowany właśnie w tym grobie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W tym samym meczu w roli rezerwowego był także Stefan Lot. Nie wszedł na boisko, jednak była to pierwsza rodzina, która tak naprawdę została powołana do reprezentacji Polski. Warto tutaj podkreślić, że oboje bracia nie dożyli II wojny światowej. Dlaczego? Otóż Jan Lot umiera na gruźlicę w roku 1933, natomiast jego brat ginie kilka lat później, w 1936 roku, na skutek wypadku lotniczego. Rodzina Lotów, tak jak wspominałem na początku, była rodziną bardzo usportowioną. Również Wanda Lot była tak samo sportsmenką, była koszykarką. I tutaj warto jest wspomnieć, że swoją karierę akurat w przeciwieństwie do Stefana i do oraz do Jana budowała po wojnie, nie w piłce nożnej. Umiera w roku 1968.
i zostaje pochowana właśnie w tym samym grobie. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że opowieść się spodobała.